Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Szymbark koło Gorlic. Jest to bardzo malutka miejscowość i przyjechaliśmy tutaj głównie na nocleg. Zatrzymaliśmy się na parkingu znalezionym na Park Fortnite i ten parking był zaraz obok tego pięknego budynku, którego teraz właśnie wyostrzę, żebyście zobaczyli. Jest to jakiś pałacyk, który teraz pełni funkcję muzea i niewiele się tam chyba dzieje. W ogóle teraz na to jest chyba zamknięty. Natomiast wokół tego pałacyku jest przepiękny park, zrobiony całkiem niedawno. Bardzo fajny pomysł. Odtworzyli tutaj bitwę z 1915 roku. Usypali takie malutkie górki, które są imitacją gór na tym tutejszym rejonie. Pomiędzy tymi górkami są, no tam powiedzmy się toczyła kiedyś bitwa, no a teraz tam są różne inne instalacje. Siłownia, ławeczki, jest jakaś taka rozeta, niebieski, gdzie czerwony kolor też symbolizują armię, które tutaj walczyły, austro-węgierska i rosyjska. I w tych okolicach zginęło 200 tysięcy żołnierzy, może nawet więcej, więc to jest fajne miejsce pamiątki. Co tutaj robimy? Przyjechaliśmy tutaj na weekend ze znajomymi, umówiliśmy się, że w tym roku taką późniejszą majówkę odbywamy wspólną w Beskidzieniskim. Przyjechaliśmy w okolice Gorlic, no i przez weekend byliśmy z naszymi przyjaciółmi, a później oni wrócili do wielkiego miasta i do obowiązków. My zostaliśmy tutaj troszeczkę dłużej, żeby móc nacieszyć się pięknem przyrody. A tam moje bystre oko wypatrzyło przyczepę. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że zaraz obok tego zameczku czy pałacyku jest bardzo ładny skansen. My nie byliśmy w środku, ale widzieliśmy z zewnątrz, że wygląda on bardzo ładny. Więc jeżeli ktoś z was się interesuje skansenami i etnografią, to zapraszam tutaj. Cześć, witajcie wszyscy. Pewnie Łukasz wam wspomniał, że jesteśmy w Beskidzieniskim i muszę wam powiedzieć, że jestem po prostu oczarowana, zakochana w tym miejscu, w tym regionie. Dzisiaj korzystam ostatni dzień, bo niestety Łukasz musi pracować, ale ja mam dalej straszną taką potrzebę jeszcze pochodzenia. Nie wiem, ostatnio jakiś tak mnie ciągnie w naturę, chyba brakuje mi Camino w tym roku. Dlatego właśnie idę sama dzisiaj. Zaraz wam pokażę trasę, no i tyle, no i będę sobie odkrywać tutaj ten region. Nie idę w góry, tylko będę szła dolinkami. Strasznie się cieszę, bo pogoda jest super, wszystko kwitnie, zaczął się czerwiec, zapach w powietrzu jest niesamowity, jakieś kwiaty pachną. Także no, myślę, że to będzie super dzień. Ta góra przede mną to jest Helm. Rozważałam wejście na nią dzisiaj, ale potem stwierdziłam, że przecież nie mam klimatu na chodzenie po górach, także będę szła cały czas dolinkami. No może nie dolinkami, ale niżej. Ale piękna łąka. Jest tu pięknie, przepięknie. Czuję się jak w jakichś alpejskich klimatach po prostu. Wielkie łąki, pagórki, no sielskość. Mam tylko nadzieję, że zejdę z głównej drogi, bo za chwilę zejdę z żółtego szlaku na niebieski. No mam nadzieję, że on nie będzie już prowadził taką asfaltową drogą, tylko jakąś ścieżyną. No ale zobaczymy. Nie planowałam bardzo szczegółowo. Żyję dość ostatnio spontanicznie, także no zobaczymy, gdzie mnie zabierze ta droga dzisiaj. Do tej pory elementem krajobrazu, który najbardziej mnie zachwyca w Beskidzieniskim, są właśnie łąki i hale i te takie olbrzymie połacie ukwieconych po prostu traw. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale czasami wiatr nimi kołysze tak, jakby ktoś dłonią gładził po wierzchu. Zobaczcie, kogo spotkałam. Pszczoła. O! Idziesz chyba koleżanką w złą stronę. Nie. Chyba nie potrzebuję wody. Nie wiem, czy to jej pomoże, ale ściągłam ją z drogi. Wody nie chciała. No trzeba dawać wody z cukrem, ale no nie mam cukru niestety ze sobą. Pomagacie czasami tak owadom, zwierzątkom zranionym albo chorym, bezbronnym? Bo ja ogólnie tak, aczkolwiek kiedyś trafiłam na ślimaka, który szedł po drodze i potem stwierdziłam, że może nie powinnam mu pomagać. Może to jest jego właśnie los, by iść samemu. I może powinniśmy innym stworzeniom, innym ludziom, innym zwierzętom dawać, po prostu pozwalać żyć po swojemu. Nawet jeśli to prowadzi do śmierci albo do błędu. Sama nie wiem. Jestem rozbita między dwoma postawami. I zauważyłam, że też różne postawy panują w świecie. Kulturowo. Bo na
przykład mam wrażenie, że w Polsce bardzo oczekuje się, może nie bardzo, ale oczekuje się czasami pomocy względem drugiego człowieka. Zresztą to widać po takich akcjach typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że lubimy sobie pomagać. Natomiast kiedyś mieliśmy rozmowę z busami, z Karolem i z Olą i oni mówili, że w Norwegii, kiedy byli, zakopali się kilkakrotnie w śniegu samochodem, nikt im nie chciał pomóc. Tak samo nikt nie pomagał turystom i tak dalej. I ja pamiętam, że ktoś nam kiedyś powiedział, że w Skandynawii panuje taka kultura, że nie pomaga się sobie, jeśli ktoś kogoś nie poprosi o pomoc. Że podchodząc samemu z siebie do kogoś, oferując pomoc, to jest trochę tak, jakbyśmy pokazywali, że uważamy, że ta osoba sobie sama nie poradzi. Przez co w Skandynawii nie pomaga się, chyba że ktoś poprosi. No i są to dwie różne postawy. Ja się jakby z obiema zgadzam, ale od jakiegoś czasu staram się właśnie trzymać na dystans, nie dawać porad, jeśli ktoś mnie nie pyta, nie, właśnie nie pokazywać, jak można było zrobić, choć nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się tak robić. No i tak samo jest też z tymi całymi właśnie owadami, że no jak widzę, że zaraz może je auto przejechać, to staram się pomóc, ale ogólnie staram się tam nie dawać moich rąk. Dobra, koniec rozkminy, idziemy dalej. Tu moje oko wypatrzyło pierwsze poziomki. Ale pachną, Boże. Smak lata. Kici. Kiciusiu. Przerwa, żeby wam pokazać, gdzie ja właściwie dzisiaj idę. Więc tak, ruszyłam tutaj, to jest ropa. Obchodzę teraz dołem górę Helm. Jestem tutaj, a za chwilę wejdę na szlak niebieski i pójdę właśnie aż do Klimczówki tutaj, do zbiornika ropa. Także liczę na to, że ten fragment to już będzie mniej główna droga niż teraz. W sumie są to 4 godziny ponad spacerku. Wyszłam na taką piękną łąkę, jestem na skraju lasu, a za mną w lesie chyba jest sarna, słyszę, jak coś tam chodzi. To jest dokładnie spacer, jakim marzyłam. Okoliczności są idealne. Idę sobie po łąkach, między lasami, polami. Widzę delikatne wzniesienia, no jest pięknie. Był taki fragment uliczny, nie pokazywałam go, bo on niezbyt mnie cieszył. Teraz jest pięknie i warto było go przejść. Przedziwnie jest ten szlak poprowadzony. Idę jakimś skrajem pola, skrajem lasu. Rośnięte jest to wszystko paprociami. Jeszcze pod górkę. Tu dochodzę do miejsca, kiedy wkraczam na czarny szlak. I idę w stronę Klimkówki i tam jest zapora, bodajże na ropie, na takiej rzece ropie. Idę przez jakąś wioskę i przywitały mnie takie pieski. Cześć! Cześć! To mama chyba, no cześć! Ale pięknie! Patrz, jaki ktoś ma niesamowicie piękny dom. Się tam bawią.
Wyszłam z powrotem do lasu, pieski mnie w ogóle odprowadzają, czuję, że idę w asyście. A tam widać już fragment tej wody. Nie wiem, czy to zobaczycie. Niewiarygodne, te psy mnie normalnie odprowadzają. Mam nadzieję, że one trafią potem do domu. Zbliża się koniec mojego spaceru, no, doszłam do zapory. Gdzieś tam przy niej jest Łukasz, także zaraz się zobaczymy. No i wracamy drogę powrotną. Ale jeszcze myślę, że wrócimy do Beskidu Niskiego, bo jest przepięknie. Jest i bus! Hola! Hola! Siema, siema, jak było? Super. Ale mam towarzysza. Masz pieska? No, idzie ze mną już od 20 minut. Dobra, piesek odprowadził mnie pod samego busa, pokręcił się chwilę i wrócił. Także myślę, że wróci do domu. Ja jestem już w wanie z Łukaszem i jedziemy gdzieś jeszcze na obiad i potem na chwilę dosłuchaj. To jeszcze nie koniec vloga. Zgodnie z obietnicą powiemy wam kto, właściwie ja wam powiem, kto wygrał konkurs, który organizowaliśmy w poprzednich vlogach. Był to konkurs, w którym do wygrania była torba pełna naszych gadżetów i zadaliśmy wam pytanie, gdzie warto udać się w Polskę, gdzie powinniśmy my pojechać kamperem w Polsce. I zwyciężczynią tego konkursu jest Ania Fonfara, Anna Fonfara, taki nick. Ale ponieważ dostaliśmy od was całe mnóstwo komentarzy, które ja wszystkie przejrzałam i przeczytałam, padł mi w oko jeszcze jeden komentarz i postanowiliśmy dodać dodatkową nagrodę w postaci kubka emaliowanego vanlife'owego i ta nagroda leci do Wiktora Pach. Drodzy zwycięzcy, napiszcie do nas na kontakt@podróżowanie.pl, skontaktujcie się z nami, a my prześlemy wam nagrody. Wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział. Zostawiliście prawie 700 komentarzy i mam wrażenie, że gdybyśmy chcieli odwiedzić wszystkie te miejsca, które polecaliście, to chyba by nam rok nie starczył. Na szczęście zachowam je wszystkie w naszą mapę i jeśli będziemy w okolicach, to będziemy także odwiedzać te polecane przez was miejsca. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Łukasza. Pozdrawiam was, ściskam i trzymajcie się. Życzę wam dobrego weekendu albo tygodnia, w zależności kiedy to oglądacie. Hej!